Cześć! Szukam dwóch dziewczynek do adopcji. Czy jest ktoś, kto wygląda jak Blackpink? Zaczekaj chwilę. Tutaj. Idealna para niemowląt. Dla mnie nie wyglądają. Czy jesteś pewien? Jasne. Tu jest Black, a tu Pink. Dobrze, biorę je. Gratulacje, jesteś ich nowym ojcem. To dla ciebie, Black. A to dla ciebie, Pink. Kim ty jesteś? Cześć, tatku. Twoje córki są już dorosłe. W ogóle nie wyglądacie jak Blackpink. Nie rozkręcaj się tak, tato. Pójdziemy do szkoły K-popu. Blackpink jest wszystkim. O, mam farta. Mam bilety na koncert Blackpink. Mam obsesję na punkcie tego zespołu. Hej, dziewczyny. Zobaczcie, jakie mam fajne bilety. Trzymajcie ręce przy sobie. Są moje. Szkoda, że ich nie mamy. Ej, co to za hałas? Nie dam ci biletów, bramkarzu. Biedakowi przydałaby się pomoc. Hej, co to było? Nie udało się. Jeszcze raz. Ha, to na nic. Co? Czekaj. Nie uciekniesz ode mnie. O nie. Ojej, dzięki za pomoc. Nie wiem, jak wam się odwdzięczyć. Tu są bilety. Szkoła K-popu jest całkiem fajna. Auć, patrz, gdzie idziesz. To u licha to jest. BTS, najlepszy zespół na świecie. Frajerzy, wynoście się stąd. Co? Blackpink to najlepszy zespół we wszechświecie. Chodź, Sandro, nie zadajemy się z frajerami. Ludzie, zajmijcie miejsca. Przygotujcie się do zajęć. Co? Przybory. Jak wyregulowałeś lampę, Emilu? Jest doskonale jasna. Dobra robota. Co z wami, dziewczyny? Markery, zeszyty. Kto by ich tu potrzebował? Zapomniałyście, gdzie jesteście? Niskie oceny dla wszystkich. Dzisiaj będziemy się uczyć o... Muszę odebrać telefon. Bądźcie grzeczni. No, no, no. Kawał ze slajmem. Co? Zabieraj to. Jest taki niedojrzały. Dobra, sama zdezaktywuję tego slajma. O nie. Pan B nadchodzi. Dlaczego jesteś przy moim biurku? Zajmij swoje miejsce, Sandro. Nie mogę. Możesz, użyj nóg. Pomogę ci, siostro. Hej, panie B. I leci. Ej, moje krzesło. Nikt nie patrzy. Podkręćmy głośność, żeby wszyscy słyszeli. Wow! Super piosenka! Co? Wszyscy to lubią? To się nie dzieje naprawdę. Daj mi mikrofon. Dawaj! Ej, to straszne! Kto włączył tę muzykę? Zobacz, co mam. Podpisy wszystkich członków BTS na mojej serwetce. To moja najcenniejsza własność. Czym mam wyczyścić sos? O, serwetka. Co? Moje podpisy. O nie. 100 lat dla mnie. Ile polubień zyskał mój TikTok? Tylko 2. Jestem marnym blogerem. Wszystkiego najlepszego, panie B. To jest dla pana. Wow, sto jak dla blogerów. Moje TikToki będą teraz na zupełnie innym poziomie. Ładowanie. Wezmę te. A ty weź te. Cześć, kujonie.
potrzebujecie. Nie, odłóż pieniądze. Dziewczyny, dajcie lajka nauczycielowi. O, Kiki, nie ma problemu. Płyną lajki. Wyjmij swój telefon. I daj panu B lajka. Dobra robota. Tak, super. Udało się. Wyszło świetnie, ludzie. Ha, wiem, co zrobić. Żegnaj Blackpink. Witaj, BTS. Co? Sandro, obudź się. Hej, wracaj do życia. Co to jest? BTS? Odłóż to natychmiast. Gdzie jest moja przypinka Blackpink? Wiesz, gdzie ona jest? Nie mam pojęcia, Pinkie Pie. Radź sobie sama. Czy widzieliście, kto zgarnął moją przypinkę Blackpink i gdzie ją schował? Piszcie w komentarzu. Zbliża się coś fajnego. Hej! Kto zmienił moją tapetę? Wredne dziewczyny. Wy dwie, chodźcie tu. Czy to wasza sprawka, dziewczyny? Tak, to my na zdjęciu, ale tego nie zrobiłyśmy. Nie obchodzi mnie to. Dostajecie niską ocenę. Co? To nie fair. Emilu, nie ujdzie ci to na sucho. A, dobrze wam tak, dziewczyny. Nowy styl Emila jest przerażający. Oto on. Co? Ale ja nie chcę być częścią Blackpink. Emilu, kto ci to zrobił? To one! Dobra robota, dziewczęta. Daję wam piątkę z plusem. Cześć. Mój własny Blackpink. Cześć, Kiki. O, moja szatka. Zacięła się. Potrzebujesz pomocy. Odsuń się. Gotowe. Dziękuję, Kiki. Co? Jest tam pełna wystawa zdjęć BTS? O nie. Hej, Kiki. Co jest z nią nie tak? To rozwiąże to równanie. Sandro, podejdź do tablicy. Łatwizna. Odpowiedź brzmi 4. Nie, to nie działa. Mierny. Co? Dlaczego? Emilu, podejdź. No dobrze. Cztery. Wow, ale ekspresyjnie. Tak się odpowiada przed klasą. Siostro, może nakręcimy TikToka? No dalej. Postaw telefon. Ach, to nie działa. Potrzebujecie pomocy, dziewczyny? Hej, zrujnowałeś nasze ujęcie. Spokojnie, chciałem tylko pomóc. Oferuję mój stojak do lampy. Brzmi dobrze? A gdybyśmy razem nakręcili profesjonalnego TikToka? O, tyle polubień. Jesteśmy zespołem marzeń. Cześć, tato. Moje córki wróciły. Jak było w szkole? Przy okazji, to rachunek za czesne. Dobrze, będę musiał zapłacić. Odkładałem te pieniądze na koncert Blackpink. Patrz, co mamy. Bilety. O, jestem zachwycony. Auć, moje plecy. Co? Czy koncert Blackpink został odwołany? A co z naszymi biletami? To koszmar. Ludzie, zapraszamy na koncert szkolnego zespołu. Wejdźcie. Cześć wam. Kochamy was. Moje córki są najlepsze.
kogoś brakuje. Witaj, Emilu. Tata jest twoim fanem numer jeden. A wy? Który zespół lubicie bardziej? Blackpink czy BTS? Napiszcie w komentarzu. Hej, Emilu. Co oglądasz? Siadajcie, obejrzyjmy to razem. To wymiata. To jest kolejka na dwa różne koncerty. BTS i Blackpink. Czy jesteś fanem BTS? A ty jesteś fanem Blackpink? Mamy zupełnie inne gusta. Antosia ma obsesję na punkcie wszystkiego, co związane z Blackpink. Jej pokój w akademiku jest jak cały świat tego zespołu. Hej, jestem twoją nową współlokatorką. O nie, proszę, tylko nie ona. Litka, zagorzały fan BTS. Jimin i ja będziemy tu teraz mieszkać. Litka szybko zmienia pokój w świątynię BTS. To się zmienia w poważną wojnę fanów. Kto jest lepszy? Blackpink czy BTS? Czas podzielić nasze terytorium. Antosia jest w strefie Blackpink. A Litka jest w strefie BTS. Nie waży się przekraczać tej granicy. Zobaczymy, kto wygra. Litka ma słodki sen. Piękna plaża, tylko dla niej i Jimina. To jest prawdziwa miłość. Hej, zawsze wiedziałam, że skończymy razem. Nawet jeśli jest tylko kartonowym wycinkiem, to i tak jest najlepszy. Ale zła współlokatorka Antosia włamuje się do jej snu z pistoletem na wodę. Karton i woda nie pasują do siebie. A masz BTS. O nie! Uratuję cię! Kartonowy Jimin jest wszędzie. Na K-pop jak on się kręci. Mam dość twojej facjaty. Chodź tu, zajmę się tobą. Co robisz? Odłóż pistolet na wodę. To może go zabić. Uratuję cię, Jimin. Przeżyjesz. Nie zostawiaj mnie. Oddychaj. O, Litko. BTS ma szczęście, że ma ciebie jako pielęgniarkę. Mój słodki, mały Jimin. Kiedyś będziemy razem. Twój autograf to najcenniejsza rzecz, jaką posiadam. A teraz idź spać. Na zawsze razem. Haha. Tak słodkich snów, wrogu. Potrzebuję chusteczki. O, właśnie tak się złożyło, że znalazłam autograf Jimina. Nadaje się tylko do tego, żebym wydmuchała w niego nos. Dobranoc. Dzień dobry. Obudźcie się, Jiminie. Co to jest? Mój cenny autograf? Kto to zrobił? Antosiu! Litka chce posłuchać swoich niesamowitych chłopaków z BTS. Ale Antosia chce słuchać swoich niesamowitych dziewczyn z Blackpink. Kto będzie głośniejszy? Podkręcam to do końca. A teraz bitwa taneczna. Litka jest gotowa do nakręcenia teledysku.
Rusz się. Antosia dotrzymuje kroku. Jej filmik jest jeszcze lepszy. Ale w rzeczywistości nasze tańce nie są tak imponujące. Tańczyłyśmy razem. Co to było? Litka ma nowy tatuaż. Chce, żeby cały świat wiedział, jak bardzo kocha BTS. O, nowy tatuaż. To świetna okazja do zrobienia psikusa. BT słabizna. Teraz wszyscy będą wiedzieć, jak bardzo ich kochasz, Litko. Co? Mój tatuaż? Antosiu! Urządzamy sobie relaksującą noc w spa. Nie zapomniałyśmy jednak o naszej K-popowej bitwie. Trudno jest poruszać się po pokoju, gdy ma się ogórki na oczach. I dziewczyny nie wiedzą, że zamieniły strony. Dzień dobry! O nie! Blackpink! BTS? To zdrada! Blackpink, moje kochane, to już więcej się nie powtórzy! Przysięgam! Jimin, to tylko nieporozumienie! Uwierz mi! Zwykły dzień z życia fana K-popu. Co? Casting do nowej grupy K-pop? Zostało tylko jedno miejsce. Ruszamy! To wyścig, którego stawką jest życie lub śmierć. Kto dotrze tam pierwszy? O nie! Paskudna sznurówka! Potrzebuję broni. Teraz! Niezłe zbiory! Mogę pożyczyć twoją hulajnogę? Dzięki. Pożyczę twojego banana. Poślizgnij się na nim, Antosiu. Ha, Litko, nie udało się. Oto casting. Ups, jesteśmy na scenie. Zaimponujcie nam, dziewczyny. Chyba będziemy musiały zatańczyć razem. Może uda się zrobić hit. Dziewczyny po raz pierwszy pracowały razem. I obie wygrały. Brawo! Oto nasze kolejne K-popowe idolki. Sabina i Joasia są wielkimi fankami K-popu. Ale Sabina kocha BTS, a Joasia Blackpink. Patrz, mamy teraz własny klub muzyczny. Rok jest najlepszy. Tak, dokładnie. Ale są to tylko rokowcy. Spójrz na tę dziewczynę, ale jest stylowo ubrana. Zaprzyjaźnijmy się z nią. Dołącz do naszego klubu K-popu. Ciekawe. Sabina nawet na chwilę nie zostawia swojego tekturowego idola. Dzień dobry, Jimin. Mój ukochany. Pomożesz mi wybrać ubranie? Ta koszula czy ta bluza? Sabina nawet myje zęby z Jiminem. Wspólne śniadanie to najlepszy początek dnia.
Dziś jest chłodno, więc może lepiej ubrać czapkę. O nie, zaczyna padać. Spacery w deszczu są takie romantyczne. Spójrzmy na wasze testy. Wyniki są rozczarowujące. Przestańcie gadać na lekcji. Dzień dobry, to Jimin. Co? Chłopak z tektury. Bardzo śmieszne. Żadnych ludzi z tektury w mojej klasie. Ale dlaczego? Dobrze. Paula zrobiła sobie paznokcie. Ale Sabina odwraca całą uwagę swoimi pazurkami. Dziewczyny, podoba się wam? Co? Wow, są świetne! To wszyscy członkowie BTS. Niewiarygodne. Sabina i Joasia czytają nowe wiadomości o swoich idolach i czekają, aż przyjdzie Paula. To Paula! Hej! Cześć, dziewczyny! Wchodź! Czekamy na ciebie! Ale u was fajnie! To moja połowa? A to moja! Ale fajny stolik! I wiele ciekawych rzeczy! O! Świetne pędzle! Na serio? Aj! Upadły mi! Przepraszam, dziewczyny. Niechcący złamałam pędzel. Naprawię to. Mój biedny pędzel. To był mój ulubiony. Zapiszę to w moim pamiętniku. BTS stracili swój ulubiony pędzel. Hej, Sabino. Coś przyniosłam. Mam nadzieję, że te pędzle zastąpią ten złamany. Wow! Co? Wow! Są super, dzięki! Paulo, mam też coś dla ciebie. Proszę. Bum! O, prawie wypadł. Moja piosenka o Blackpink jest prawie gotowa. A! Przepraszam, to był wypadek. Ha, dzięki za pomoc z nowym wzorem koszulki. Proszę bardzo. Podoba się wam nowa koszulka? Wow, jest wspaniała. Czekaj, muszę zrobić zdjęcie na Instagrama. Teraz ty. Zrób mi zdjęcie z mikrofonem. Sabina chce nagrać TikToka ze swoją ulubioną piosenką. To się nie uda. Zobaczysz. Cześć, dziewczyny. Zobaczcie na te wachlarze. Są super. Wow! Nagrajmy razem TikToka! Ale to śmieszne. Pokażę wam, jak się nagrywa TikToki. Najpierw wyjmę mój pas Blackpink. Ojejku! Ale fajny pasek! Paulo, nagrajmy TikToka! Powtarzaj za mną. Auć! Uderzasz mnie łańcuchem! A ja mam nowy mikrofon BTS. Śpiewajmy razem. Dobrze, tancerka się przyda. Raz, dwa, trzy. Mam dla was niespodziankę. Bilety na koncert waszych idoli. Uspokój się. Przejdź się przez sklep dla fanów. Nie wierzę. Tu wszystko jest wspaniałe. O, świetna spódniczka. Przepuść mnie! Nie, ty się rusz! Co to za hałas? Niemożliwe! Znowu się kłócą! Dziewczyny, uspokójcie się! Mam dla was pieczątki! Jedna tu, druga tu. Co? Masz moją pieczątkę! A ty masz moją! Sabina i Joasia znowu się kłócą. Każda chce udowodnić, że bardziej kocha swój zespół. Dla Blackpink oddałabym mojego jednorożca. A ja mojego iPhone'a. I mój unikalny wachlarz. Drogi łańcuszek. A ja oddałabym za Blackpink moje serce. Czy to serce?
Paulo, obudź się. To nie jest prawdziwe serce. To tylko torebka. Dziewczyny, wasze żarty są straszne. Położę tu wafle. Aha, oto fanka Blackpink. Ukradła moje wafle. Zapiszę to w moim pamiętniczku. Pianki, uwielbiam je. Joasia znowu tu jest. Czy zje moje pianki? Tak. Zabrała wszystkie. Wstydź się. Zabrała nawet moje pianki. Muszę dać jej nauczkę. Wiem, co zrobić. Zostawię tu ciasto. Zobaczymy, co się stanie. Co jest w lodówce? Tak, ciasto. Uwielbiam je. Spróbujmy. Co? BTS? Nienawidzę ich. Podoba ci się moja niespodzianka? Oto twoja niespodzianka. Ty chyba lubisz BTS. Jak możecie? Gdzie ona poszła? Nieważne. O, ciasto! Nawet nie pytajcie. Mam dość K-popu. Rok na zawsze.